Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 104. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj nasze 104. spotkanie i można je nazwać czwartym stopniem wtajemniczenia po osiągnięciu progu 100%. 104. symbolicznie przemiana, ale tym razem bardzo konsekwentna. Czyli nie takie lekkie, przyjemne, radosne, mimo że będziemy dzisiaj mówić o radości, ale konsekwentne. Jak i czwórka. Czwórka, granice, struktury, porządek. To już nie jest chaos, ale coś, co ma solidny fundament, cztery ściany i z czym można ruszyć dalej i realizować wszystkie marzenia i wszystkie plany. 104 jest uważana za jedną z najważniejszych cyfr, liczb transformacji. Transformacji i przemiany, ale w kierunku struktury i porządku. Dzisiaj naszym przewodnikiem jest bardzo wyjątkowe zwierzę mocy, którego nie zobaczysz tutaj w magicznej oazie, ponieważ te stworzonka tutaj nie żyją, ale może w tym miejscu, w którym mieszkasz, możesz spotkać naszego przewodnika. A jest nim taka słodka, malutka kuleczka, która ma bardzo ostre kolce, czyli oczywiście jesz. Jesz jako symbol Twojego wewnętrznego światła, tego słońca, tej radości życia, tego co piękne, tego co pozytywne, ale jesz również jako symbol wystawienia kolcy, odcięcia się od tego co negatywne lub tego co mu nie służy. Nasze dzisiejsze spotkanie można by było zacząć od takich dwóch sformułowań, które na pewno znasz, czyli każdy jest kowalem swojego losu oraz, że każdy musi wypić piwo, którego sobie sam naważył. Tak, dotyczy to oczywiście nas, ale dotyczy to również innych ludzi, ponieważ na dzisiejszym naszym spotkaniu będziemy właśnie mówić o tych innych ludziach, którzy mogą na nas wpływać i najwyższy czas, aby wyznaczyć granice, aby wystawić Twoje świetliste kolce i aby przestać, tak dokładnie, aby przestać reagować na to, jak zachowują się względem nas inni ludzie. Reakcje pozytywne, ale również reakcje negatywne. Czyli tutaj będzie jeż tym naszym przewodnikiem, czyli jeżeli ktoś próbuje źle na nas wpłynąć, negatywnie na nas wpłynąć, nas zatrzymać, zablokować, zahamować, krytykować, to wtedy wystawiamy nasze świetliste kolce. Ale również w takich sytuacjach, gdzie inni ludzie są dla nas mili, przyjemni, próbują się przypodobać, również trzeba wystawić czujniki, którymi zostałaś obdarzona, którymi zostałeś obdarzony przez siły wyższe, bo może się za tym kryć manipulacja. Dokładnie. Dzisiaj porozmawiamy o radości życia. Czy Twoja radość życia wypływa z głębi Twojego serca? Czy też jest uzależniona od innych ludzi? Czyli takimi prostymi słowami. Ktoś bo zmieniasz coś w Tobie, zmieniam coś w nas. Zmieniamy coś wokół nas, zmieniamy coś na ziemi i zmieniamy coś we wszechświecie. I bardzo proszę, zostaw komentarz poniżej. Czy już wiesz, co sprawia Ci największą radość? Jakie zajęcie? Jakie miejsce? Spotkania z jakimi ludźmi? Czy już czujesz to Twoje światło, które jest w Tobie i które chce rozświetlić ten cały świat? I czy rozumiesz to przesłanie, by nie uzależniać Twojej radości od innych ludzi? Czy rozumiesz te wskazówki, że inni ludzie mogą stać się narzędziem w rękach istot mroku, krytykować Cię,
w jakikolwiek sposób próbować zablokować Twoje szczęście, Twoje poczucie radości. Czy rozumiesz to? Co oznacza być prawdziwym magiem? Czyli zmieniać ten świat według Twoich wyobrażeń, wpływać na ten świat i świecić jak gwiazda. Gdzie jest ta różnica pomiędzy akcją a reakcją? Nigdy więcej nie reaguj na to, czego oczekują od Ciebie inni. Nigdy więcej nie reaguj na to, co inni mówią do Ciebie. Jak Cię krytykują, jak próbują Cię zatrzymać. Idź Twoją własną drogą każdego dnia. I pamiętaj, ten najważniejszy barometr Twojej drogi, tej właściwej drogi, masz w głębi Twojego serca. Twoje poczucie radości zawsze wskazuje Ci właściwy kierunek. Idź w tym kierunku i rób to, co sprawia Ci radość. Co naprawdę sprawia Ci radość. Uważaj na pułapki, które stawiają przed Tobą siły mroku. Na wszystkie osoby, które sprawiają Ci komplementy, które Cię podziwiają, które padają przed Tobą na kolana. Pamiętaj, to może być manipulacja. I nigdy nie przejmuj się osobami, które Cię krytykują, które piszą lub mówią źle na Twój temat, które, jak to się mówi, dają o Tobie złe świadectwo, które nagle atakują Cię, bo wiesz, że są tylko marionetkami w rękach istot mroku. I to od Ciebie zależy, czy będziesz na to reagować, czy też nie. Czy uzależniasz Twoją radość od innych, czy też nie. Czuj, kim naprawdę jesteś w każdym momencie i wystaw świetliste kolce w takich momentach, gdy trzeba wyznaczyć granice. Do zobaczenia za tydzień. Twoja Maria Bogardi.